spotykamy się co roku, bądź przed świętami, bądź między świętami a Nowym Rokiem, bądź też właśnie tuż po Nowym Roku, aby przekazać sprzęt, no właśnie dla oddziałów, które zajmują się najmniejszymi mieszkańcami Wrocławia i Dolnego Śląska. W ubiegłym roku, o ile dobrze pamiętam, byliśmy chyba u pani profesor Hirle, a dzisiaj jesteśmy na ulicy Koszarowej po to, aby przekazać sprzęt właśnie do diagnostyki najmłodszych mieszkańców, choć nie tylko, bo ten sprzęt no, jest właśnie tak wielofunkcyjny, że pozwala nie tylko, prawda, badać, diagnozować te dzieci najmniejsze, które znajdują się na oddziale neonatologicznym, ale pozwala także zająć się dziećmi nieco starszymi. Krótko mówiąc, USG, takie kardiologiczne, najnowocześniejsze, warte 380 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, z przyjemnością je przekażemy w te dobre ręce. W oddziale intensywnej terapii noworodków i dzieci hospitalizowane są dzieci od wieku takiego wczesnego noworodka, od wcześniaka do 18 roku życia. Więc sprzęt, który posiadamy, który też otrzymaliśmy teraz od Państwa, daje nam możliwość zdecydowanej poprawy jakości tych badań, co przekłada się na jakość życia i na co ten pacjent od nas otrzyma. Ja niezmiernie się cieszę z tego podarowanego sprzętu, z aparatu USG, ponieważ umożliwi nam to zdecydowanie pełniejszą, lepszą i szybszą diagnostykę naszych pacjentów, a muszę powiedzieć Państwu, że w oddziale neonatologicznym hospitalizowane są chore noworodki nie tylko z Wrocławia, ale właściwie z całego Dolnego Śląska. Gorące podziękowanie za po raz kolejny pomoc szpitalowi. I prośba o jeszcze. Nie ukrywam, że również dla potrzeb pacjentów oddziałów właśnie neonatologii i intensywnej terapii głównie będziemy potrzebować w najbliższym czasie zakupić nową karetkę NK. I też liczymy na pomoc w tym zakresie. I myślę, że niezawodnie, ponieważ pan prezydent pamięta o nas i w każdej sytuacji, kiedy potrzebujemy, chociaż troszkę nas wesprze, chociaż troszkę intensywnie. Przy okazji, to taka dodatkowa niespodzianka, chociaż pan dyrektor Jerzak o niej wie, podjęliśmy decyzję o przekazaniu, nieodpłatnym przekazaniu, właściwie o darowiźnie działki, prawie 3000 metrów kwadratowych tutaj obok w związku z budową centrum psychiatrycznego.